Największe trzęsienie ziemi, kiedykolwiek zmierzone przez sejsmometry, wystąpiło w Chile. Wydarzyło się to 22 maja 1960 roku. Magnituda tego trzęsienia ziemi to 9,5. Drgania trwały 10 minut, a natomiast rozryw, czyli pęknięcie skorupy ziemskiej, miało około 800 km długości. W wyniku tego wstrząsu, który miał mechanizm uskoku odwróconego, mieliśmy do czynienia z powstaniem tsunami o falach do 25 metrów wysokości u wybrzeży Chile. W wyniku całego tego kataklizmu zginęło 1665 osób.